I patrzę na ją teraz, i teraz jest znowu w koło. I znowu ją... Co się dzieje w ogóle? Znika to dziecko i pojawia się! Ej, czy ono jest jakieś nawiedzone bądź opętane? Hejka, kochane ptaszynki! Mam nadzieję, że ten poniedziałek był dla was bardzo łaskawy i miło spędziliście dzisiejszy dzień. A wszystkim przeziębionym i chorym, powrotu do zdrowia, nie jesteście sami. Ponieważ chora jest również Sintra i ma kwarantannę, spędzi w dzisiejszym pokoju cały dzień. I mam nadzieję, że jej to minie, bo wygląda po prostu przekoszmarnie. Poza tym jest na skraju załamania nerwowego, zobaczcie. Przesmutna, tyle emocji jak na jednego Sima, to jest zdecydowanie za dużo. Zostawimy jej w pokoju ciasto owocowe i niech sobie zje to ciasto i potem porobi coś fajniejszego. Niech sobie drineczka naleje na przykład. A ja wam chciałam pokazać nasze piękne drzewo genealogiczne. Zobaczcie, ile już mamy dzieci. Dokładnie 11 i Noa jest naszym najnowszym dzieckiem, a przed ostatnim jest tutaj Daisuke. Panie, panowie, czekają nas urodziny i mam pewien pomysł, co zrobić z naszymi dorastającymi dziećmi, ale dopóki nie zrealizuję tego pomysłu, to ja będę po prostu przy wyprowadzce dorastać ich na dorosłych, żeby mogli zarabiać i się utrzymywać. Pia zmieniła swoją grupę wiekową. Wylosowało się jej, że jest adepką recyklingu. Zróbmy z niej ekosimkę. To będzie do niej mega pasowało. Dyplom z wyróżnieniem dostała. Nice. Ej, ale dlaczego ona ma pryszcze? Co jest? Czy wy kiedyś tak mieliście, że wasze dziecko w Simsach miało trądzik i jak dorosło, to też miało trądzik? Co jest? Pia woła wszystkich teraz na tort. Częstujcie się. Ej, sama bym sobie takie czekoladowe ciasto teraz zjadła, seryjka. Sintra się leczy, pije lekarstwo, a ja zabieram was do czegoś zupełnie nowego. Na ostatnim live'ie zrobiliśmy nowy pokój dla dzieci. Najpierw wam go pokażę z daleka. Podzieliliśmy go na dwa pomieszczenia. To jest genialny pomysł moich kochanych ptaszynek z live'a. To jest strefa dla chłopców, a to jest strefa dla dziewczynek. Pokój chłopców wygląda w ten sposób i tu jest łóżko, a pokój dziewczynek wygląda w ten sposób i tutaj też są łóżka. Bardzo fajne. Wydaliśmy na to całe nasze pieniądze. Dosłownie zostało nam 80 simoleonów. Powoli nasz domek nabiera kształtów, ale ja teraz czekam, aż zrobimy ten taras, bo tutaj można go świetnie wykorzystać na przestrzeń dla dzieci. Zanim wyprowadzimy Piję z domu, to jeszcze ją wykorzystam i niech ugotuję kilka dań dla rodziny. Hej, kochanie, z tej strony tata, kiedy przyjdziesz do mnie do domu? Wychowałam cię, wymagało ode mnie to bardzo, bardzo wiele troski. O, może wpadniesz do mnie teraz. Właśnie, w porządku, jasne, jeśli masz teraz czas, to wpadnę. O Jezu, tata się odezwał, ona akurat nagrywa porady kosmetyczne i nie chcę jej ufać, bo wtedy będzie musiała to robić od nowa i tutaj, jak widzicie, się maluje, jakieś testy kosmetyków robi. No ale spoko, bo na dole jest Pia, to Pia ogarnie właśnie i jeszcze przyszła do nas Nelia. A my właśnie urządzamy potrójne urodziny, będą miały urodziny za sekundę bliźniaczki. I to będą prawdziwe piżamowe urodziny, bo Wanda właśnie zdmuchuje świeczki w piżamie. Bo wszyscy są zmęczeni i po prostu mają złą kondycję, jakoś tak nie ogarniam ostatnio tych kondycji. Okej, i ty nagle masz krótkie włosy, ale jakie masz tutaj szlafroczek do spania. I będziesz zapaleńcem, o kurde. Jest podobna na maksa do swojego taty, nie? Dobra, czas na jej siostrę. Bliźniaczkę zresztą. I nagle się zamieniły włosami. Teraz ta ma długie włosy, ale dobra, ja wam tak zostawię. Teraz będziecie miały odwrotnie. A ona ma cechę zła, więc jestem ciekawa, jaka jej się kolejna cecha wylosuje. Romantyczna, o matko. Dam jej złą aspirację, niecna walentynka. Ciekawa, ciekawe, czy będzie za dymiarą. Ale jaką ma fajną, zgrabną figurę za to, no, no, no. Dobra, niech na razie wszyscy sobie zjedzą w spokoju torcik, a potem będzie miał on urodziny, bo już osiągnął wszystkie poziomy tutaj nauki. Wiecie, co jest najlepsze na tym stole? Że na tym niskim stole i tak dzieci nie mogą same zdmuchnąć świeczki i Sintra musi go wziąć na ręce i pomóc mu zdmuchnąć świeczki i on z takiej odległości je zdmuchuje, nie? I zdał radę! Normalnie musi mieć super oddech. Dobra, jestem ciekawa, jak ty będziesz wyglądał, mój młody kawalerze, bo jak na razie... Nie mów, że ty rodzisz, bo wszystkie nasze dzieci jak na razie są piękne. Uwielbia naturę, okej. Dobrze, że jest dziadek w domu, bo dziadek od razu pomoże odrobić lekcje, mamy nadzieję. Dziewczyny poszły spać do swojego nowego pokoju, super. No i dobra, Pia, ja ciebie muszę teraz wyprowadzić, dziewczyno. Piję wyprowadziłam do Iwana, do najstarszego brata. Tak, podziękuj dziadkowi za odrabianie lekcji. Teraz sobie właśnie spędza czas z tatą. Fajnie jest mieć taką pełną rodzinkę. To jest naprawdę fajne. Ucieszył się, jak powiedziałam mu, że jest w ciąży. Ona może w każdej chwili urodzić, więc ja ją wysyłam do spania, bo strasznie szybko spadają wszystkie potrzeby.
potrzeby, a dzisiaj nastolatki przyjmują inicjatywę i robią dla wszystkich śniadanie. O kurde, widzę, że ty się zacięłaś i masz tą rękę tak do przodu, jakbyś czekała na jakieś drobne, jakbyś prosiła każdego o 2 złote na piwo. Nawet się myję z tą ręką, nie wierzę. Dobra, to jest pierwszy dzień w szkole dziewczyn i fajnie jakby wyglądały jakoś. I pierwsze, co musimy zrobić, to zmienić te okropne, grube brwi, które nie pasują do ich twarzy. Ej, no myślę, że Wanda wygląda spoko, że ma spoko taką radosną stylówkę, krótkie włosy tak jak chciała i teraz czas zająć się Florką, czyli jej siostrą. Nie wiem, co jest nie tak, czemu one mają takie brwi i Florka w ogóle już ma zupełnie inną twarz. Ej, ale zwróćcie uwagę, one nie są jednak jednojajowe, ona jest bardziej podobna do Sintry. A ona pomimo tego, że są bliźniaczkami? Nie wiem do kogo w sumie. Ej, dobra, przyznaję. Przyznaję, trochę mi głupio. Ubrałam ją jak ladacznicę, ale ona ma taką aspirację, że chce łamać serca, więc niech będzie taką hutową. O, zmieni kolor włosów, bo bardziej pasuje jej ten kolor włosów. A jakbym zrobiła z niej utlenioną blondynę, to jakby wyglądała? Ej, no ty, dawaj, taką blondynę z niej zrobi, taką tlenioną. Halo, każdy miał jakieś takie jazdy w szkole. Ja to też się farbowałam na jakieś dziwne kolory. I nawet jej gumka teraz do włosów pasuje do outfitu, niech taka będzie. Trzeba by to tylko fryzurę zmienimy, bo masz taką trochę lamerską, nie pasuje do ciebie ta fryzura. O, w tej wyglądasz epicko. I wiem, że miałam zmienić wygląd Sintry, ostatnio gadałam, ale zrobimy to po porodzie, bo teraz trudno będzie jej dobrać outfit, jak ma taki brzuch, który zaraz eksploduje. No dobra. Skoro dziewczyny są już ogarnięte, ładnie wylaszczone, wystrojone, to czas zadzwonić i zapisać się na jakieś zajęcia pozaszkolne. Z ciebie zrobimy taką informatyczkę, a z ciebie oczywiście cheerleaderkę. Kocham mieć nastolatki, ta robi pranie, ta naprawia zlew, nie pytajcie. Musimy sobie jakoś radzić. 240 simolonów na koncie. Przynajmniej Sintra wyzdrowiała i znowu wygląda pięknie, świeżo i kwitnąco. One nie mają lekcji zrobionych. W ogóle jest sobota, co mi się wbiło na banie teraz. Oni mają sobotę, ty. A ja w ogóle już panika, że do szkoły muszą wygląd zmienić i tak dalej. Ach, ja to jednak jestem zakręcona, nie dzisiaj. Jedna bardzo mądra, ukochana moja ptaszenka, dziękuję ci kochana za ten komentarz, żeby utworzyć naszym dzieciom grupę, dzięki rozszerzeniu spotkajmy się i żeby one tam razem odrabiały lekcje. To jest genialny pomysł i już zakładam. Odrabianie lekcji i nauka. Ej, normalnie jest odrabiaj lekcje. Super, będą odrabiały razem lekcje, okej. I zapraszamy nasze dzieci. O, odrabi razem lekcje, tak jest, tylko że on ma odrobione, więc on nie wiem, co on będzie robił. O, i Sintra ma od razu opcję zaznaczoną, pomóż przy odrabianiu lekcji. Ale my musimy się zająć tym maluszkiem, bo musimy go pocieszyć, bo on płacze i ma żałobę po jakimś tam zmarłym członku rodziny, nie wiadomo jakim. To uczucie, kiedy uczysz dziecko i on macie gdzieś, po prostu on sobie idzie, on nie będzie się uczył żadnych literek. A Sintra tam w ogóle... Kogo ty uczysz teraz, ej? Ej, listonosz nam wbił do domu. Przecież tam poczty nam wbił do domu. Co on tutaj robi? Ej, idź przywitaj tatę, bo to jest przecież twój tata. O matko. No mamy tutaj przyszłą cheerleaderkę, więc ona ćwiczy teraz, kochani. Właśnie rozpoczął się festiwal miłości i myślę, że musimy tam polecieć. Tylko nie wiem, kogo z domu zabrać ze sobą. Weźmy wszystkich po prostu. I Sintra może znajdzie tam nową miłość. Przy okazji być może nauczymy się jakiegoś nowego, dobrego przepisu. Pytamy górę miłości o naszą przyszłość w miłości. Duchy podpowiadają mi, że w najbliższej przyszłości spotkasz kogoś wysokiego i ciemnowłosego. Ej, to my musimy teraz kogoś wysokiego i ciemnowłosego. Od razu mi się on rzucił w oczy, ale to nie może być on, bo jest nastolatkiem i jest jakąś naszą dalszą rodziną. Ej, może to on? Wysoki, ciemnowłosy. Cześć, czy to będzie to? Zaczął się poród, to chyba nie jest to. Mój książkowy miłośnik muzyki. Ale czy zdążymy jeszcze zrobić pierwszy pocałunek za straganem, zanim urodzimy? Owszem. Zdążyliśmy. Dobra, lecimy na porodówkę w takim bądź razie. Bierzemy naszego tatusia, który pewnie i tak ucieknie. Zaprosimy go na noc. Nocleg u ciebie brzmi świetnie. No i tak coś mam złe przeczucie, że zaraz pójdzie. O nie, znowu nie ma recepcjonistki na szpitalu, żeby nie było przypału. O! Pomimo tego, że nie ma recepcjonistki, to już jesteśmy przyjęci. Jedziemy na porodówkę. Sintra, proszę cię, urodź bliźniaki, błagam. I ta muzyczka. Co to będzie, co to będzie? Mam nadzieję, że chłopiec, bo w sumie dużo mieliśmy dziewczynek. Dziewczynka, o kurczę. Jestem na moim ostatnim filmie 100 dzieci challenge i teraz szukam jakiegoś imienia dla dziewczynki. No to ona trochę pożyje, bo będzie wilkołakiem, więc postaram się znaleźć coś ładnego. Wiktoria napisała fajne propozycje imion i podoba mi się Mona. Myślę, że dla dziewczynki wilkołaka Mona będzie pasowało.
jest to nasze 12 dziecko. Gratulacje, doktor, zaraz wystawię świadectwo urodzenia. Znowu tylko jedno. Kiedy to się skończy? Ja mam jakąś klątwę chyba. Panuje taki mit, że jak zrobicie sobie Barabara z wilkołakiem, to będziecie mieli więcej dzieci. I u nas się to nie sprawdziło. Zobaczcie, jaka ona jest załamana. Jak ona idzie po prostu. I najlepsze jest to, że tego dziecka nie ma. Nie ma tego dziecka znowu. Zobaczcie, nie pokazali nam go po porodzie. Nie wiem, co się dzieje. Sintra jest jakaś skołowana. Pierwszy raz takie coś mamy. To jest jakiś super dziwny poród, widzowie. Od razu każę jej pobiegać. Niech się po prostu odchami. Niech nabierze trochę dystansu. Niech sobie przemyśli pewne sprawy. A tu jest Mona. Pięknie siedzi sobie, proszę bardzo, kochani, w tej kołysce. No i właśnie, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Kupujemy gryzonia, mamy szczurka. I również was prosiłam o imiona dla szczurka. I tutaj bardzo mi się podoba komentarz Mundraliński. Może moja nazwa zainspirujecie do nazwania jakiejś postaci w grze. Podziwiam wytrwałość w nagrywaniu. Dziękuję bardzo, z wami to jest sama przyjemność. No i nazwiemy właśnie naszego szczurka Mundralińska. Stało się znowu coś dziwnego. Uważam, że to dziecko musi być opętane. Zobaczcie, to dziecko jest teraz karmione przez swoją starszą siostrę. Widzicie? Patrzcie na to. Ona stoi sobie na dworzu, nie? A kołyska jest tutaj. Jak to się stało, że to dziecko tak daleko od kołyski jest obsługiwane? Przecież to tak nie działa w Simsach. I patrzcie na ją teraz, i teraz jest znowu w kołysce. I znowu ją... Co się dzieje w ogóle? Znika to dziecko i pojawia się. Ej, czy ono jest jakieś nawiedzone bądź opętane? Brat wspiera siostrę w nauce. Ona się uczy układu, on się bawi misiem. Ja zostawiłam na chwilę Sintrę samą, nie? A ona tutaj już jakiegoś Szymona Watore poznaje. Stefana nam dzisiaj wywróżyła wróżka. Ej, i to jest naprawdę taka ognista miłość. O kurde, stokrotka akurat przyszła i przeżywa teraz matki romanse. Dobra, staramy się, kochani, o dziecko już kolejne. Nie ma chwili wytchnienia. 100 dzieci challenge, 13 dziecko teraz będzie. Jestem ciekawa, ale mam chustę na głowę do spania, nie? Ale z czego ja się śmieję? Zobaczcie na outfit Sintry. Ale ja będę teraz spamowała Barabara, żeby po prostu oni zrobili te bliźniaki. Chcę bliźniaki. Czemu ciągle mamy pojedyncze dziecko? Raz nam się udało bliźniaczki tylko. Obowiązki muszą być. Posprzątał klatkę swojego chomika. Patryśka do nas zadzwoniła, nie powiedziała, że ten Stefan jest naprawdę fajny. Czajcie, Patryśka nam dała approve a propos Stefan. Pana, niesamowite. Sintra w ogóle nie zaszła w ciążę, więc zaraz będziemy prosić Stefana, żeby przyjechał jeszcze raz, ale cały czas łazi w tej piżamie i to jest najwyższy czas, żeby zrobić jej szybką metamorfozę. Bardzo wiele z was pisało, żeby miała długie włosy, więc spełnię tą prośbę. Tadam! Odświeżona garderoba oraz wygląd. Trochę dłuższe włosy, większa objętość i trochę inne kolory. Dobra, to jest... W ogóle pokażę wam wszystkie stroje, więc to jest pierwszy. To jest drugi, zaraz się znajdzie jakaś osoba, źle, trzeci, czwarty, no i piąty, ale słuchajcie, bo ogólnie ja chciałam Sintrze zachować ten naturalny kolor włosów i nigdy go nie zmieniałam, tylko jakieś pasemka robiłam, co nie? Ale bardzo ładnie ona wygląda w tym białym, w tym konkretnie, no wygląda ładnie, zobaczcie, ale ja nie wiem, czy zmienić jej na taki kolor, czy to nie będzie dla was zbyt drastyczny cios, więc ja zrobię ankietę, tylko ja bym zrobiła jej normalnie taki kolor, ale zrobiłabym jej, wiecie, ciemniejsze brwi mimo wszystko, żeby miała coś takiego, bo to już lepiej wygląda. I ja wam zrobię ankietę, gdzie będą dwa zdjęcia do porównania, Sintra w takich włosach i Sintra w takich włosach i wy będziecie musieli zagłosować i wybrać, czy zmieniamy jej również kolor włosów, czy nie? Ona się mega cieszy na tą zmianę. No niesamowite, zobaczcie jaka zadowolona jest. No i też przyznam, że ładnie wygląda. Prawdziwa laska teraz. Chciałam zaprosić tu Stefana. A on, uwaga, jest na festiwalu. Obsługuje stanowisko. Jezus. Co my mamy do tych sprzedawców? To już drugi chłop, który sprzedaje w sklepach. I my z nim jesteśmy i mamy z nim romans. Dobrze, że chociaż są tak zakochani w Sintrze, że normalnie sobie rzucają pracę, żeby spędzić z nią chwilę. Teraz oni będą biegli 500 kilometrów zrobić Barabara, bo Sintra nie zaszła w ciążę za pierwszym razem. No, jest bardzo głodny! Na karemku z nim zostanie zabrany. Co jest? No! Jezu, czemu ty jesteś głodny? Ej, ale właśnie on je naleśniki. Ej, pierwszy raz chyba dostaliśmy ostrzeżenie z naszymi dziećmi.
Ej, żeby nam go nie zabrali, bo to będzie pierwszy raz w historii, jakby nam zabrali dziecko. Boże, jedz te naleśniki, bo nam ciebie zabiorą. Rzeczywiście krytyczny głód. On sobie spał w najlepsze, nie? Nie wstał na śniadanie. I przez to prawie go straciliśmy. O, nie wierzę. Ej, zobaczcie, dostaliśmy od razu porady, jak dbać o małe dzieci. Nie wierzę w to. Ale my nie mamy czasu do stracenia. To musi się tworzyć nowe życie. Nowe dziecko się to musi tworzyć. Dobra, zrób sobie ten test ciążowy, bo ja nie chcę, żeby znowu było tak samo jak wcześniej. Że nie zaszłaś. O, w końcu udało się ty. I teraz za pierwszym razem, super. Jezu, życie na krawędzi, ona jest teraz histeryczna, nie? Jest ciąża, kochani, jest ciąża. Kolejne dziecko w naszym 110 challenge. Ale to zobaczycie już w następnym odcinku. Czyli w następny poniedziałek, równo o godzinie 16. Koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam wrzucam, kiedy są premiery filmów, kiedy są live i w ogóle co się u mnie dzieje. Życzę wam miłego dzionka, do zobaczenia, hejka.